z Manciem tutaj opinię robić. O, Cheesy Freddy. No, Cheesy Freddy, witam. Bark jeden, what the hell. Tak, no. Ja troszeczkę tutaj podglądałem generalnie, jeżeli chodzi o to, co ma się wydarzyć. I Cheesy Freddy, w ogóle przygotowałeś dla nas chyba kilka kostiumów. On na razie jest wyciszony, czyżby on się teraz przybierał? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikrofonu. O, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Strach. Już włączam kamerkę. Ja tutaj jestem od pomocy, co? Bo Jankowi się ciężko mówi. Aha. O kurczę. O kurde. O, zaczynamy? Ale że taki start! Oho. Jak machają ładnie. Czekaj, to jest całkowicie bo dorobiliście całkowicie światła w środku do tych kostiumów jeszcze widzę. Podejdź bliżej. A nie było, no, są światła w środku, wszystko ładnie. A gdzie jest strój harnasia? To jest najważniejsze pytanie, tego właśnie oczekiwałem. Jest mroczna muzyka w tle. Wszystko się rozchodzi o strój harnasia. Słyszycie te klimatyczne stukanie w tle? O. Klimatyczne stukanie w tle, no. Tak, tak. I ten mroczny szum, wszystko jest pod klimat zrobiony. Dobrze, to Mandziu, w sumie to jest bardziej twoja specjalizacja, więc tutaj musisz jakby wypytać o szczegóły. Ja bym poprosił w ogóle o podejście bliżej kamery, jeżeli są szczegóły pokazywane, ponieważ my mamy dużo pikseli tutaj, jak jest tak daleko. O, jak ty, patrz, ale nie, podchodzenie to również identycznie. Ej, ale poleciał w szczegóły teraz tym wszystkim, bo to wcześniej to było takie jakby, wiecie, wersja alfa, a teraz jest taki w pełni działający strój. Mhm. A możesz powiedzieć tak dokładnie, co przerobiliście od ostatniego stroju? Kurwa, czego oni nie przerobili? Zacznijmy od tego. To ogólnie są pokazywane te same stroje, tylko w planie jest pokazanie więcej strojów. Okej. A czy będziecie walczyć? Podobno 20 statystów czeka obok będziecie i będą zaraz chodzić po kolei. Jumpscary będą. Pokaz mody po prostu. Pokaz mody. Ej, najstraszniejsze to są te szumy w tym wszystkim. Tak, wszystko jest pod klimat zrobione. Profesjonalnie. A przygotowaliście jakiś specjalny strój na wielki finał? Jest przygotowany. Jak widać, potwierdza Golden Freddy. Oho. Nawet dwa. Dwa? Kiedy zostaną zaprezentowane? To są te zaprezentowane na wielki finał. Nie, to nie są te na wielki finał. To są właśnie Twixy ze ostatnich. To nie są jeszcze tego zaprezentowane tego. To zaraz będzie dopiero. Dobrze mówię, czy źle mówię? Ogólnie chodzi o to, że Janek prosił, żeby mógł wystąpić trzy razy, tak mniej więcej, żeby zdążył się przebrać jeszcze. Więc tak, chwilę by się pokazał, przebrał się i zaraz by wrócił. Dobra, to możemy tak zrobić, jakby że... Jakby tam między innymi to możemy zrobić tak teraz, że możecie teraz zaraz uciec w sumie, my to zapamiętamy. I tak wystąpicie po środku i wystąpicie na końcu, albo zaraz wystąpicie i jeszcze później da... Jezu! Jo! Ho, 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 ho! Co za potwór to jest? Pokaż ten szkielet! Pokaż ten szkielet! No. On zawsze tak wyglądał. Tego nigdy maski nie zdejmował. Szczęka pod szczęką, jak broda na brodzie. Mądka jest. Dobra, a teraz pytanie. Czy Janek w ogóle tam dalej jest? Czy Janka już z nami nie ma? Z tego co wiem, to jest. Szkoda, że wyjście jakości nie można tego zobaczyć, no ale to nowy update Discorda zapewnił, żeby każdemu uczestnikowi działało wideo w najniższej jakości. Tak, rewelacyjnie działa, naprawdę Discord dziękujemy Discord. Za obniża jakość, żeby po prostu ludzie się przekonali w końcu, że jednak nie jest to dobry program. Polarny jeden drużyny TeamSpeaka, tak? Dobrze, czyli rozumiem, plan jest taki, że będziemy mieli jeszcze dwa tutaj... Dobra, dwa no to my czekamy tak? na powrót w przyszłości w takim tak, razie. Tak, dokładnie, jeszcze dwa występy będą. Dobra. To do potem. A ile mamy uczestników, Mandzie, w ogóle? Ojeju, byczku. Wszystkich. Wszystkich. Aha. Nie, nie pamiętam, ile było dokładnie finałowe. Chyba mama zapisane, ile jest. Ale potem gramy w Among Mandziu, co nie? Po jest ja bym uspokój się, Bladi. No zagrać z nami, no nie zagrać z nami w Amonga, tak długo cię nie było. Zagraj już... w Amonga, Mandzio. Chwilę cię nie było, ile? Dwa tygodnie zniknąłeś i już ci się odechciało? No wiesz co, Mandzio, zmieniłeś się, nie poznaję cię. Myślałem, że lubisz grę. Co ciebie zmusiło do tego, żeby nie grać w Amonga, Mandziu? No właśnie, co się stało? Na pewno nie głos Twittera. Mandziu, co się stało? Nie o co chodzi? Kwestia jest taka. Among ma teraz, wypuszczana jest jedna ciekawa rzecz do Amonga, czyli są wypuszczane większe modyfikacje.
Wiem, że musimy zrobić krótką przerwę, a Blady nie rozumie słowa przerwa. Nie, bo wygraliście non-stop. Dwa tygodnie były, no. Poczekajcie, cierpliwie. Poprosimy kolejne... Nie graliśmy non-stop, zagraliśmy... O! Czyżby nas... nasz... No, czyżby jednak? Czyżby jednak? Oho, słychać ten szum, słychać ten strach. O, systematyczny szum strachu. On się ubrudził na szybko. No, ale ja. Cześć, Poszy. Cześć. O Jezu, czy mamy męski głos teraz? Czy to jest Janek? Janek tak, z tej strony... Nie, tutaj Twisted Rudolf, Mateusz Drewski. Ile was tam jest? Dwie kolejne nowe postacie. Dwie kolejne nowe postacie mamy. Tym razem mamy co takie? Opowiadaj. Opowiadaj nam, co widzimy? Co widzicie? Otóż niewiele. Mamy tutaj po prostu majstersztyk stroju. Withered Golden Freddy oraz Boom Boom. Oryginalna Boom postać Boom. Janka. Trochę tak, laki, że furaz nazywa się Bum Bum, jakby jest. To strasznie podejrzanie. Może, może specjalnie jest. Niech trochę bliżej podejdzie, bo widać, że taki nieśmiały jest. Chodź Bum Bum. Kurde, gdyby tylko nie było tyle pikseli. Nie, bądź taki. Nie, wystarczy, że się nie będzie ruszać przez 5 sekund, to się załadują dobrze. No, bo to chodzi o klimat właśnie, muszą być piksele. Tak, wiesz, to ciebie atakuje to wszystko. No niestety tak mamy sprzęt, a nie inny. Ale niezły furaz. Ale to przygotowane specjalnie było, czy to było zrobione wcześniej? To jest ważne pytanie, bo jeżeli to było przygotowane wcześniej, a nie zrobione specjalnie finał, to... Przygotowaliście jakby, zrobiliście mamy specjalnie jakiś kostium na tego, na finał, czy to są twoje wszystkie stare te... Znaczy Janka. Dwa mamy specjalne. Okay, mamy dwa specjalne. I to one będą na sam koniec, tak? Nie. Ale to nie są te, to będą na koniec zdecydowanie. Okej, okay, dobra. Czyli dwa specjalne mamy na sam koniec, okej. Okay. To my czekamy na specjały, jeszcze na sam koniec, żeby specjalnie przygotować. Ale naprawdę kreacja rewelka. Powiem ci, że gratuluję wielkich jajec, Janek, że przebrałeś się za fury i pokazałeś się na Twitchu. Jakby to jest naprawdę, to trzeba być big ballsy. Słuchaj, ja wam powiem tak, jeżeli mają taki asortyment stroju, wydaje mi się, że oni się już niczego nie boją. To jest ten moment, kiedy już strach jest dla ciebie całkowicie abstrakcyjną rzeczą. Ale ja czekam na strój przygotowany specjalnie na finał, mimo wszystko. Ale już naprawdę, to co jest teraz, to już naprawdę jest na wysokim poziomie. Absolutnie nikt nie mówi, że jest na złym poziomie. Ja czekam na specjalnie przygotowany na finał strój. I tak. Dziękujemy za pokazanie tego. Lecimy z kolejnym uczestnikiem. Ale jestem rozjuszony. Dobra, finałowy strój! Finałowy strój przygotowany specjalnie na finał. Oho. Witamy. Zaczniemy tak powoli. Nie patrzcie na to, co tam jest w tle. Mati, podnoś się. Harnaszmen! Harnaszmen! Czekaj. Jednak jest strój Harnasia. Jest strój Harnasia! Harnaszmen! Dobra! Czaty! Harnasz! Zwycięstwo! Czekaj, nie zjadaj tej puszki, odmatam głowę! Czekaliśmy na to przez całe życie! O, czy on będzie walił tego Harnasia zaraz? Będzie walił Harnasia na raz! Walenie Harnasia! O kurde, zgniata tego Harnasia! Nie wiem, pije tego Harnasia! O kurcze, to się nazywa, no! No i mamy Harnasia! Ale ulepszyliście tego Frediego! No ja pierdzielę! To jest wyższy stopień ewolucji. Już po prostu. Witam. Tym razem ja się odzywam ze środka. Witaj, Janek. Elo, elo, Bladeuszu. Elo, elo. No, ten Harnaś tam zrobił robotę, muszę przyznać. Elo, a jak inaczej? Czyli rozumiem, że przygotowałeś nam dzisiaj Harnaszmena, oprócz tego pokazanie swoich innych strojów oraz tego, co ulepszyłeś, jeżeli chodzi o stroje, które widzieliśmy poprzednio, tak? Ogólnie to coś w tym stylu, no. Ten był tylko dokończony, bo w sumie miałem większość. Tak, tych pazurów nie miał. Nie miał tych zębów na brzuchu, z tego co dobrze pamiętam, aż takich. Miał, nie miał kompletnie nóg. Czyli jest teraz chodzić może. A wcześniej nie mógł chodzić, teraz już jest, teraz już koniec. Bo wcześniej to tylko leżał, a teraz muszę powiedzieć, że macie produkcyjnie największą drużynę ze wszystkich. Trzy osoby przy tym pracowały. No, dokładnie. Nawet jak wygracie, to macie niewiele na podział.
No, ale modelu. Ale pomysł z przebraniem, z stworzeniem harnasia. Czekaliśmy na to przez cały mam talent. Nareszcie ktoś tego dokonał. Też oczekiwałem, panie Bladeuszu. Czy masz jakieś specjalne rzeczy w tym stroju, które chciałbyś pokazać, oprócz zaprezentowania ogólnie tego stroju? Nosek. A, robi odgłosy. Jaki słodziutki nosek. To jest easter egg, bo grze też tak jest. A to śmieszne, że to uwzględniliście. Serio? To jest zabawne. Tak, tak, wy każdym FNAF-ie możesz nacisnąć w nos Frediego. Każdym. Nie, na MVP. U mnie też w każdej master praktycznie. Aaa, kurczę. A to ja szanuję za tego easter egga. Ważne, żeby to zachować. A dziękuję. Dobra, słuchaj, ja jestem absolutnie... Znowu będę miał przez tydzień koszmary, szczególnie, że widzę, że w waszym uniwersum absolutnie każdy jest już uwięziony w tym stroju. O! Ja też takiego mam gdzieś. Dobra, słuchajcie. To dziękujemy... Dziękujemy wam ślicznie za prezentację w takim razie, zgaduję, stroju. Co tam robi Hubert Moszka? Hubert, co ty robisz tam? Hubert Moszka jak zawsze zamieszany w te wszystkie rzeczy. Taki on jest właśnie, pojawia się i znika. Znowu uciekli z piwnicy. Trzeba go znowu złapać. Ty się już tym zajmiesz, to się nie boimy. Dobra, słuchaj. Dziękujemy tobie za ostateczne wystąpienie, za pokazanie tych wszystkich strojów, ponieważ przed nami pozostał jeszcze ostatni występ chyba, jeżeli się nie mylę. Dziękujemy tobie ślicznie. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Dobrze, też dziękuję. No, czy dobrze myślę, że ostatni występ, jaki chodzi, to jest Cyki?